To właśnie te komórki organizacyjne polskiej policji będą głównie korzystać z nowoczesnych maszyn lotniczych. Ja myślę, że nadszedł ten historyczny moment i mogę zaprosić do podpisania umowy pana prezesa zarządu polskich zakładów lotniczych Janusza Zakręckiego, a także komendanta głównego policji nadinspektora Jarosława Szymczyka. Bardzo zapraszam. Dziękuję bardzo. Jeszcze uściśnięcie ręki. Pan premier Mateusz Morawiecki, wtedy jako minister finansów, poprzez rozsądną politykę finansową doprowadził do tego, że dzisiaj polska policja i inne służby mundurowe podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji mogą się modernizować. To jest ponad 9 miliardów złotych, które popłyną do roku 2020 na przede wszystkim doposażenie, unowocześnienie. Szanowni Państwo, krótko nie będę długo mówił, ponieważ dla nas najważniejsze jest to, że został kontrakt podpisany. Proszę Państwa, w imieniu własnym, a szczególnie w imieniu pracowników Polskich Zakładów Lotniczych bardzo serdecznie chciałbym powitać przedstawicieli Komendanta Głównego Policji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Szczególnie bardzo serdecznie witam pana ministra Joachima Zawickiego i bardzo serdecznie witam pana komendanta Szymczyka. Oczywiście też bardzo serdecznie witam przedstawicieli władz regionalnych, lokalnych. Ten dzień, proszę Państwa, jest bardzo ważny dla firmy Lockheed, firmy Sikorskiej, a szczególnie dla polskich zakładów lotniczych. Szczególnie ważny jest dla pracowników pracujących tutaj, budujących wspaniałe śmigłowce już od prawie 10 lat. Poprzez ten kontrakt polskie zakłady lotnicze dopisują Polskę jako kolejny kraj, który będzie użytkował śmigłowce Bechtel. 31 krajów na świecie te śmigłowce użytkuje. Polska będzie 32 krajem. Myślę, że będzie w pierwszym, jeśli chodzi o ilość tego typu śmigłowców. Myślę też, że wybór dokonany przez policję jest dobrym wyborem, bo tak naprawdę dobry śmigłowiec spełnia się w wielu krajach. Tu w tym zakładzie powstało ponad 40 tego typu śmigłowców. 6 krajów odebrało te śmigłowce, z tym 2 kraje użytkuje je właśnie jako policyjne. Myślę, że ten śmigłowiec spełni wszelkie wymagania, które będą postawione przez policję i wszelkie zadania operacyjne będą zrealizowane na czas. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję panu komendantowi, panu ministrowi za decyzję, za przybycie, za ten kontrakt. Gratuluję naszej załodze za to, że potrafi budować takie świetne maszyny i myślę, że to jest dobry początek. Tak, to jest historyczny dzień. To jest wielki dzień polskiej policji, największej w kraju mundurowej formacji. Formacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo Polaków, za bezpieczeństwo naszego kraju, za bezpieczeństwo wszystkich tych, którzy naszą wspaniałą ojczystą ziemię przyjeżdżają odwiedzać. I ta formacja wymaga głębokiej modernizacji. Ona wymagała jej już od wielu, wielu lat. Niestety długo czekaliśmy na to, co stało się naszym udziałem 2 lata temu. Wprowadzony program modernizacji polskiej policji i o to, o której wspominał pan minister, 6 milionów złotych dla naszej formacji. To ogromny zaszczyt, ogromna możliwość, ale też wielkie zobowiązanie. Dla nas, dla kierownictwa polskiej policji, zobowiązanie do tego, aby te
pieniądze w sposób mądry i właściwy wydać. Stąd też my bardzo głęboko analizowaliśmy nasze potrzeby. Jedną z tych najbardziej palących z pewnością jest to, co jest przyszłością i wielką wartością polskiej policji, a mianowicie policyjne lotnictwo.